Halo, witam was moi kochani, bardzo serdecznie, jestem Marcisowy, jesteście, to jest Wiedźmin trzeciej Kegon. I w poprzednim odcinku załatwiliśmy tutaj tego, proszę bardzo, tutaj był, już go nie ma, ale był. Tutaj chyba nawet leżał. A może jeszcze gdzieś tutaj leży, jego tu było troll. Zabiliśmy trolla skalnego, który z jakiegoś powodu postanowił dołączyć do wojsk redańskich. Tyle, że no, zabił wieśniaków, którzy przyszli zabrać swoje łodzie, które były tu skonfiskowane. Zabił też żołnierzy, którzy pilnowali tych łodzi. Zeżarł ich, a z łodzi zrobił sobie płot. Niby patriota, ale debil. A debil to wiecie. To tak zwana selekcja naturalna się kłania. Gdzie ja bym teraz chciał poleść? Może byśmy zaczęli znowu wątek główny? To byłby może w sumie fajny pomysł? Tak, to jest dobry pomysł, tak zróbmy. Chyba, że tutaj w okolicy jest jakiś ładny znacznik. Ten i ten są w sumie ładne. Więc sobie po nie pójdziemy. A, i będę musiał pójść sobie naprawić miecz srebrny. Bo jak widzicie, po ikonce po lewej stronie jest zepsuty. O, bandyta, proszę bardzo. Akurat wtedy, kiedy potrzebowałem gościa do okładania mieczem stalowym. Przypominam, że w poprzednim odcinku załatwiliśmy sobie nowy miecz, który, proszę bardzo, zakląłem runami. Dzięki temu się tak ładnie świeci. O czym w sumie nie wiedziałem, że można tak sobie podświetlić miecz. W sensie nie wiedziałem, że jak nałożymy runy, to one są widoczne. Na srebrnym też je mamy. To był znacznik? Nie, to nie był znacznik, nie mógł być. Nie wierzę, właśnie nie wierzę i nie był. Chodźmy dalej w głąb. Co to za balisty tam stoją? Co by się działo? Jakiś trup? Tam ukryty skarb? Muzyka, lekko zagięty klucz, suszona ryba i niewysłany list. Tatusiu ukochany, pisze ten list w trakcie podróży poślubnej. Trochę inaczej sobie to wyobrażałam, ale... no, ale trudno. Trzeba się cieszyć tym, co się ma, prawda? Wyślę go, jak tylko dotrę na miejsce. Zacznę od tego, co cię najbardziej interesuje, czyli pieniądze. Pieniądze? Jak zapewne zauważyłeś, trochę koron zniknęło z twojej skrzynki. No to trochę zniknęło, kto tam by się przejmował. W kredensie brakuje paru sreber, a w szkatułce mamusi jakby mniej biżuterii. O ty kurwo, ty mamusiną biżuterię kradniesz? Wzięłam to sobie na posag. Pewnie mniej niż byście mi dali, gdybym jednak znalazła sobie godnego kandydata. No ale trudno. Takie życie. Kurt, czy jak go zwykliście nazywać? Gołodupiec, chłystek albo wycieruch. O, gołodupiec. Bardzo piękne słowo. Jest już moim mężem, a bezcenna cnota twojej córeczki, która bardziej cię interesowała niż jej uczucia, łzy i błagania. Cóż, jest już tylko wspomnieniem. Niedługo będziemy u celu. Oczywiście nie powiem ci, gdzie dokładnie. Jeszcze byś chciał wpaść z wizytą. W każdym razie myślę, że urządzimy sobie wygodne... że urządzimy się wygodnie za twoje srebro. To ważne, bo spodziewam się dziecka. Cieszysz się? Pewnie nie. Zawsze mówiłeś, że z mezaliansu rodzą się tylko kundle i gnidy. Nie pamiętam, co to znaczyło mezalians. Dobrze więc, że nie będziesz go musiał oglądać. Twoja córeczka, Janet. No to...
No, no to sobie była. Się nazywa Instant Karma. Naprawmy ten miecz może na miejscu. Noszę przy sobie w cholerę zestawów. Jeszcze może odrobinkę. O, 80% to nie jest wcale źle. Bo widzę, że tutaj potwór będzie jednego jeszcze wszystkie pojmy. O, to jest ten gołodupiec. Bazyluszek! Jakbym go utopił? Proszę cię, bazyluszku, wleć nad wodę. Wygrałem. I co teraz, skurwysynu? Weźcie, wpłynie sobie po nasze rzeczy. Dobra, chyba nic nie dropło, niestety. Co tam? Doświadczenia i tak nabijemy sobie. Bazyliszek bazyliszkiem. Chyba jeszcze żyje. Spodnie myśliwskie, buty tropiciela Gwenel. Ale zajebiście. Buty do wyjebania, spodnie też. A Gwenel, Gwenelowi, Gwenelem. Gdzie on jest? Na sprzedaż pójdzie. No. Wytrafię go jeszcze. Kto by pomyślał? To tu widzę, jakaś bitwa była. Albo raczej... raczej nieudane oblężenie Nowigradu. Z czego tam innego? Lef Alkahest. Tu gdzieś powinien być jeszcze jeden znacznik. Dojdźmy do niego. Inaczej, ten znacznik zróbmy, ten. Siądźmy w łódkę. I za pomocą łódki będziemy mogli się przenieść do... miejsca, do którego będziemy mogli się przenieść. Tylko tutaj dużo utopców. Weźmy Igni do ręki. I zapraszam panów. No ty. Oczywiście bym z wami pogadał, ale nic dzisiaj nie zrobiłem ciekawego. Może poza tym, że odkryłem jeden z większych... Chyba to jest jeden z większych sekretów, bo jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek o tym wspomniał. Metal Geara 5. Otóż, no, jakiś czas temu sobie gram i patrzę, ej, ale ten, to drzwi na platformie medycznej, to one były zawsze otwarte? Wszedłem sobie w nie i patrzę, kto leży w łóżku? No nie powiem wam, bo to jest troszeczkę spoiler najwyraźniej, skoro nikt o tym nie mówi. Powiem wam tylko, że no... Dobra postać tam leży. O, spełnione krwią pismo. Zatamowałem krwawienie, muszę zebrać myśli. Mógłbym pójść po pomoc. Wieś niedaleko, słyszę jak psy szczekają. Ale ludzie by zobaczyli, że mundur noszę, pytaliby co za mocza... co na moczarach robiłem. Po co tam się pchałem, skoro wiadomo, że niebezpiecznie. Domyśliliby się... Wszystko by zebrali, zabrali, może i zabili. W końcu to Velen. Straciłem kwarty krwi, może trochę więcej. O ile nic się do rany nie wdało, powinienem wydobrzeć. Pójdę za dnia, może wtedy utopce nie wyjdą. Odkopię skarb i pojadę do Nowigradu. Tam mnie już ktoś porządnie załata. Ktoś... to nie zadaje pytań, nie interesuje się dezerterami. Teraz tylko trzeba się modlić, żeby nikt nie zobaczył środków, jakie zostawiłem. Nie poszedł za Juchą do skarbu,
Ale tu nikt nie zachodzi, będzie dobrze. No, no prawie. Okej. Tutaj też jest dostatecznie zbyt wysoki level quest. Może znowu uda mi się stwora zrzucić. Fajnie by było. Chociaż to nie ma potrzeby w razie co to. W razie co to go po prostu utłukę. Zajmie mi to parę godzin, ale utłukę. A potem co? Potem panie lasu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że do nich teraz pójdziemy. Tutaj? Jest skrzynia. Odblokuj. Łowca głów! Skoszkowana esencja. Mniejszy kamień runiczny czarnobóg. Dlaczego mnie nos spędzi? Piękny mieczyk. Oby był dobry. Jeżeli będzie dobry. Jest! On jest dobry! On jest taki dobry! Że aż se go założę i nosił będę! I mogę mu w sumie jednego czarnoboga założyć. A nawet dwa! Oj, można, można, jeszcze jak! Nie pamiętam, jaka jest historia czarnoboga i białoboga. Bo to są takie dwa przeciwne bogi z mitologii słowiańskiej. Nie pamiętam, jaka za nimi stoi historia. Kiedyś czytałem, teraz już nie pamiętam. Dobra, jeden ognisty, tak w razie co, i znowu czarnobóg. Średni zestawik, ale cóż tam. Pokażcie mi ten miecz. No ładnie się na różo biurko świeci. Taki ładny nawet. Dobra. Mogłem najpierw wsadzić ognisty. A dobra, bo ja jestem obciążony cały czas. Wyrzućmy jakieś te takie gówniane miecze, proszę bardzo, ile nam się zrobiło miejsca w ekwipunku. Teraz do tamtej łodzi. A łódź jest w ta strona. Tam też pewnie będzie jakiś skarb. Też pewnie coś jakiegoś dziwnego. Coś ciężkiego. No cóż, ale jak będzie to coś dobrego, to ja nie narzekam. Zobaczcie, quest na poziom chuj wysoki, a chodzą tutaj 9-levelowe utopce. Strasznie słaby odstraszacz, to tak imo. Mogłoby to zamrożenie od tego czasu wejść, w końcu jest 9% szans. Szpon potwora. Ładnie rozłożył ucho potwora. Dobra, jedźmy stąd. Znaczy, na razie idźmy, potem płyńmy, a potem jedźmy. Nie będę tutaj płotki ściągał na te moczary. Co to może być za miejsce? Może jakiś obóz bandytów? Miejsce mocy bym bardzo prosił. Baba wodna. Kurwo ty! Wodnica. Jak na nią to chyba ark będzie dobry. Kurwa. Może zamiast tego igni. Zresztą ona i tak włazi do wody co chwila, więc. Jest trochę słaby pomysł właśnie, ona się. Ten ogień z niej paruje. 11%. Chodź tu. Tu się bić będziemy. Akcję jej nałożę.
Axi, dobry skill. Tylko Quen jeszcze. Teraz możemy się bić. Jestem mistrzem iluzji. Nie weszło. Mistrz iluzji, mistrz uników, mistrz w pierdolu. Nie weszło znowu. O, proszę bardzo. Nie działa na wyższe levele najwyraźniej. Chociaż na tego bazyluszka to zadziałało. Warto by zauważyć, że Quen nam zszedł. Tak pierdolnie, to ino 3 razy. Warto wypić wodę i... Powiedziałbym, że Quen założyć, ale dopiero co mi zrzuciło. Zaraz jak założyłem. Plecy by trzeba było troszeczkę pobić. Może by ją znowu przypalić. Ej, jakoś to idzie. No proszę. Już dawno nie grałem w Senran Kagure, żeby się na takie numery nie nabrać. O, nie spłonie! A potężne obrażenia dostała. Potężne. Co ja w Dark Souls nie grałem? Są drogą, w tym tygodniu chyba nie będzie live'u z Dark Souls, ponieważ no, mam zakończenie roku. Sobie trochę pobaluję. Aj, 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 aj! Weź zamruź. Mógłbyś zamrozić. Księżycowe ostrze. Mruź. Fiona. Tu. No, padła. Serce potwora, esencja wody, mutagen z baby wodnej. Czerwony. I zęby baby wodnej. To, że mutagen z baby wodnej na pewno nie będzie lepszy. Przecież większość mutagenów jest identyczna. Sprawdźmy. 5%, proszę bardzo. Ten też ma 5%. A wolę chyba nosić mutagen z wilkołaka niż z baby wodnej. Tak nie wiem dlaczego, po prostu. Zrobiłbym sobie te ataki krytyczne. Wstawił za odbijanie strzału może? Chociaż chwileczkę, na następnym levelu, czyli na 11, nie dostaniemy nic. Co nie? I halo, kieszeń, kiedy się odblokujesz? A warto wiedzieć, że nigdy. 2 levele musimy nabić, żeby nam się odblokowało. Okej. Gdzieś powinien być skarb. Klucz i wymięta notatka. Zawsze mówiłem, że misiek to mądry pies. Ja pierdolę, czy wszyscy muszą nazywać psa misiek? Tyle słów rozumie więcej chyba niż nie jeden człowiek. W tej okolicy na pewno. Sztuczki robi najróżniejsze. Siada, waruje, a jak mu dać skórkę z kaszanki, to i łapkę poda. No, ale dziś to już przeszedł sam siebie. Patrzę, biegnie misiek z pola i coś w pysku niesie. Myślę, zając może, to się zupę ugotuje, a futerko na targu sprzeda. Ale nie, to była sakiewka. Cała we krwi, więc nic dziwnego, że ją wywąchał. Zaglądam do środka, a tam kluczyk. Malutki, misternie zdobiony, jak do skrzynki albo szkatułki jakiej. Myślę sobie, że to skarb, jaki może tu w okolicy ukrył.
I ten kluczyk do nie... to do niego. Trzeba pójść rozejrzeć się, jak co znajdę, to klnę się na meritele, w dzień będę miśka cielęciną karmił. Trochę tylko martwi mnie ta krew na sakiewce, ale wezmę grubą lagę, jakie licho wyjdzie z krzaków, to przegonię. Raz się żyje, a kto nie ryzykuje, ten nie żyje. No, kto ryzykuje, ten najwyraźniej też żyje. Też nie żyje. No cóż. No to mamy naszego ziomeczka i miśka. Wezmę lagę. No, to najwyraźniej pies mądrzejszy nawet od ciebie. Jakiś chujowy miecz. No. Od razu go wyjebię. Chyba, że to nie ten. Ja to był ten. To nie było to. Dobra, chwila. Tu jest. Jeden skill. Chciałem tego użyć. Kamień runiczny z Faruk. Axi. Zapomniany miecz Wranów. Wranów! Kirys z Angren. A, chujowszy. Podziękowawszy za taki Kirys. Dużo też kosztować nie za bardzo kosztuje. Dużo też nie kosztuje. Ostrze Wranów też miecz stalowy. Trochę gorszy. Na szczęście, bo jakbym musiał znowu wymienić, ale ładny taki Flamberg. Jakbym musiał znowu wymienić, to bym się wkurwił. Dobra, płotka! Płotka! Głupi koniu, chodź tu! O, jest! Proszę bardzo. Słuchaj, płotka, akcja jest taka. Jedziemy sobie do najbliższej łódki, która jest tutaj. Patrzcie, jak daleko musiałem z koniem przy... O, chwileczkę mogłem pobiegać, jak z konia zsiadłem. To trochę mnie śmieszy to obciążenie. Wyjdź za ster. Proszę bardzo, gdzie mogę wpłynąć do portu? Zrobiłem coś nie tak? Muszę chwilę poczekać jeszcze? Wypłynąć? Nadal nie widzę portów. A dobra, spoko, widzę. Gdzie ja bym chciał do przystani? Tutaj może. Weźmie się wtedy konia, podrałuje się do najbliższej wsi i potem do pani lasu. A co tam? No to dobrze, go z powrotem. Chociaż? Jak daleko stąd? A dobra, nie popłynę bliżej. Co tu się stało? Co mnie tak obróciło? Mówiłem już wiele razy, ale kocham to, jak ta gra wygląda. Roślina jest ciekawa. Stawi krew. Dobra, to jest po prostu taki czerwony mech. Kotka! Chodź, bestio. Ruszy! Jedziemy. Najbliższa wieś powinna być nie w tę stronę, tylko tędy. Tu ładnie, kolorowo. A tu są, z tego co mi się wydaje, jest jeszcze bardziej kolorowo. No to już kompletnie będę musiał okulary nosić. Co ja tutaj robię? Ała! Haha! Debil! Debok! Haha. No, piraci załatwieni, rybacy mogą sobie posiedzieć. Czy kto tutaj... No, na pewno rybacy, a kto inny?
Mogą na przykład strzechę na dachu dokończyć. O, dokończyli, proszę bardzo. No i to mi się podoba, o to chodzi. Zielarz tutaj się teraz zadekował. Weleński długi miecz. A pozbierajmy tego gówna, i tak jestem obciążony. Do płotki. A płotka nie jest daleko. Nic przy sobie ciekawego nie mieli, ale 4 monety z nich wydobyłem. Zawsze coś, no. Zawsze jest jakiś zysk. A zysk? Ważna rzecz. Dobrze jadę? Nie jadę dobrze. Zdecydowanie nie jadę dobrze. Pojechałem w złą stronę. Ale przynajmniej pytajnik zahaczyliśmy, to zawsze coś. Żebyśmy coś zrobili, bo w tych odcinkach nie od jakiegoś czasu to zaczęło wiać nudą. Znaczy nie dla mnie, bo ja się zabawiam bardzo przednio. Pogrywając sobie nawet tak. Ale ja to jestem człowiek, który czerpie przyjemność z grania w misje poboczne w Metal Gearze. Na przykład bardzo mi sprawia przyjemność robienie misji z... Szkoda, że odeszła. Dobra z niej bardziej. Dziwisz się? Pierw straciła siostrę, potem szwagra, rodzice jej dawno pomarli. Dobrze zrobiła, że się wyniosła. Może gdzie indziej szczęście znajdzie. No. W tej wsi mają kowala? Mają. Sprawdzałem na mapie. Aha. W tę stronę. Co tak się gapisz? Nudzi się takich biednych ludzi na chodzie. Spierdalaj, kobito. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Ej, weź ten topór. Jest o 9 lepszy, ale toporu nie można chociażby posmarować. A to szkoda. Kupiec nie ma dość pieniędzy. No to sobie naprawimy nasz sprzęt i będzie miał pieniądze. Co to? Druga mapa Delta. Jakiegoś. Dobra rzecz. Nie wiem, czy jest nam jeszcze potrzebna, bo mamy większość tych map. Ale jak już jest. Skrygijski długi miecz. Słaby chyba. No nawet bardzo, z tego co mi się wydaje, bo nasz ile ma? Nasz ma 154 na 188, a ten ma 75 nowy. Beach, please. I co ja chciałem? W ogóle ja nie chciałem mu sprzedać w momencie tych moich gratów, tylko chciałem, żeby mi naprawił sprzęt. Że usunie ulepszenia z żałobnika. Odzyskałem je? Uwaga, nie. Więc nie wiem, po co to zrobiłem. Chyba tylko, żeby... W ogóle nie mam pojęcia, po co ja to zrobiłem. Gdybym je rozebrał na części, te żałobniki, to dostanę ametystowy pył. Jak rozbiorę miecz w ranu, to dostanę diament. Czy dostanę, muszę zapłacić za to i to w cholerę muszę zapłacić. Zróbmy trochę skóry. Lisie futro też może. Ale serce się człowiekowi kraja. Więcej skóry. Dużo więcej skóry. Okej, starczy. Teraz czas doprzedać całą resztę. Proszę bardzo. Swoją drogą. Ile ważą kusze? Po 2 kilo. Nie wiem, czy nie potrzebne kusze na 21 level teraz w ekwipunku. Ale dobra, niech już sobie leżą jak są. Teraz może napraw mi sprzęt. Jeszcze coś mamy do sprzedania? Koszulę?
jakieś rzeczy, które nie są ekwipunkiem? Niby coś mamy, jakieś... Tu powinno leżeć jakieś gówno, które powinienem wyrzucić. Kogo teraz nie widzę, akurat musiał się schować. Nieskazitelny bursztyn. Dobra rzecz. Dobra, co tam, jak tam chuj tam. Idziemy stąd. Hej. Bywaj. Chyba ten dźwięk oznaczał, że dostaliśmy właśnie zadanie kolejne. Raczej uaktualnienie zadania szukania jakiegoś tam rynsztunku. Strzelam, że rynsztunku kota. Gdzie ja mam jechać do pań lasu? Zmienię sobie tylko quest, panie lasu. I jedziemy. Najbliższe jest tutaj folwark Rerdonów. No i cóż, zacznijmy te elementy fabularnych questów, których nie robiłem, naprawdę. Teraz już tak ewidentnie, ostatecznie, jesteśmy na końcu tego, co ja w ogóle robiłem. Bo nie wydaje mi się, żebym cokolwiek więcej w tej grze robił. Nie miałem żadnych lepszych sprzętów niż mam na sobie. Więc gramy 100% w tym momencie na ślepo. Dobra, przez środek lasu to się będę pierdolił. Najwyżej mnie leszy pogoni, a z tego co mi się wydaje, gdzieś tutaj w lasach chodzi leszy. A ma jest statycznie skoczył. Jestem ciekaw, co to jest. Tak szybko. Czy to jest to miejsce? Nie, to nie jest to miejsce. Chociaż wygląda jak to miejsce, gdzie się Płotka kiedyś glitchowała i tak ty dupą jechała. Płotka. Dupą zjeżdżała z góry. Piękne miejsce. No, zjechaliśmy i kopce, jebaciutko obce. Płotka, spokojnie. Teraz w bok. I możesz tutaj Płotko zaczekać. Zbadaj. Słodka ścieżka. Jak teraz sobie wyobrażę, że jakieś dzieciaki mogły to zjeść. Coś tu mamy, więcej słodyczy. Więcej słodyczy. Idźmy za słodką ścieżką. No i tak jest ścieżka, więc po co mam przyglądać się temu z wiedźmińskimi zmysłami. Czas do czasu mogę co najwyżej, żeby mapę zaktualizować. A jakie ładne drzewko. Kolorystyka też ładna. To co tutaj się będzie działo, kojarzę tylko z pokazów na Gamescomie między innymi. I to dawno było temu. Do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to łobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna takie ubaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, pokrzesiwo biegniesz ty! Co? Bardzo ciekawa wyliczanka. Coś ty, idź stąd! Taki chuj. Ja tu zostanę, moje drogie dzieciątka. Deal with it. Co robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu wzięłyście?
My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? A pierdolne morze się mądruje? Szukam wiedźm z krzywuchowych moczarów. Ty sam żeś jest jak wiedźma. Wiedźmy z moczarów? Nam nie wolno chodzić po moczarach, babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. Może. Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał: chowaj ta dziewki po lasach! Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im. Tak mówił. Tak było. A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś, kto mógł widzieć tę dziewczynę. Jak sześciookie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, się pytam? Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? A pierdolę, no. A nikt ci nie mówi, że nie masz dobrania. Jeszcze mi zdejmą kanał. Może zapytam prosto z mostu, no. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy. I ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babunia ma ładny nachalek. Moje no ty gdzieś. Kochanie. Dzieci są takie słodkie. Kto to jest Janek? Janek połknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. Na wieczerze będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Co to jest? Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. To pierdolę jeść. Córka. Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Taki zwichrowany umysł. Pomóż mi, proszę. Młoda, szarowłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkałaś. Dzieci, na co patrzycie? Idźcie myć ręce, będziemy łapać świerszcze. Widzę, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi: poczekaj, podrapię się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypilnuję. A ty stąd odejdź, odejdź! Nie wiem dlaczego, ale takie głupie... To takie... No, zdenerwowałem się, idę stąd. No i muszę się napić. Rozmawiam z ukradem przez babcię chłopcem. Jup. Hejo. Arek? Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno! Nie będę z tobą rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I obcy porywają dzieci. A mogę ich wszystkich pochlastać? Nie, nie mogę.
Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka? Janek jest zmyślony. Odejdź! Odejdź! Spierdalaj! Spierdalaj! W ten sposób na wywabienie babci na zewnątrz. Jakby jednemu z dzieciaków odpadła głowa i reszta by zaczęła krzyczeć, to pewnie by wybiegła. Nie. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Są tego ciekawe, że nikt z was nie ma żadnych problemów, że Geralta ogoliłem na sam wąs. Ten chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Brrrr. Francuzik jeden. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. Toż zwichrowała na babuleńka. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. Okej. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Znaczy, nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. 1, 2, 3... 18, 19, 20... Szukam. Ohoho. Ślady. Znaczy tego to widziałem wcześniej. Na dach wraz. Bezczelny gówniarz. Jak ja cię złapię. Jak mam wejść na ten dach? Geralt, kurwa! Ja pierdolę. O, mam. Jakby to było takie proste schować się na dachu, to... Co to? Mogę to podpalić? Nie, w środku po prostu coś jest. Aha. Znalazłem cię, nie chowaj się. No, gniewko znaleziony. Ile tych dzieciaków było? 5? O, 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 kolejny. Ślady prowadzą w tę gęstwinę. Haha! O, tu jesteś. Udało ci się. Dobra, no to dwoje jest. No, raczej więcej w tamtą stronę nie pobiegło. A więc... Szukajmy może od środka. O, tu są kolejne ślady. Środka? No proszę. Nowy znacznik sierociniec na krzywuchowych moszarach. Ślady prowadzą... Taką latarkę macie? A tutaj siedzi. Widzę cię. Jakżeś mnie tu wypatrzył? Latarką? Dobra. Kolejny. Ten gdzie był?
Z tego co widzę, ślady dzieciaka, którego znaleźliśmy, znikają. Tak? No. A więc trzeba szukać dalej. Ech, jeżeli w taki sposób schowali się przed czarnymi i im się udało, świeć panie nad Wojskiem Nilfgaardzkim, bo potrzebne jest im to. Siema? A, wejdźli tutaj, ale przez okno. W drugą stronę trzeba. Na drugą stronę płota i po tej stronie jeziora. Ależ wieje. Jest. Nikt więcej już się nie chowa. Jesteś czarodziejem, prawda? Jak pójdziemy pod domek, to pokażesz nam sztuczki. Nie, porozmawiamy o waszej obietnicy. Znalazłem was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Janka. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. No. To mi się podoba, chłopcie. To mi się podoba. Babciu, jak ten śmiel w życiu użarł? O mój Chodź, Boże. Babciu. Będzie trzeba dupę smarować octem. Nie bój się. No cześć. Ja nic nie wiem. Nie zrobię ci krzywdy. On to powiedział. Gdzie babcia? Jest zajęta. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę, ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani, tak jak moi. Jednego razu o świcie poszłam na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakże wracał do domu, to żebym usłyszał krzyki, a potem śmiechy. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja mama. To śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama. Już nie trzeba. Wystarczy. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy. Prawda? Ja mam rączki tutaj. On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Okej. Dobra. Ej, Janka, to może spotkamy jutro, pojutrze. Kto powiedział życie? To brzydkie słowo, brzydkie. Nie płacz jak Janko. Jagna jest głupia i świnia. Nie wolno się przezywać. Bo ona to mi mówi, że jak zasnę to w nocy przyjdę. Przepraszam, żadne szczury do ciebie nie przylezą. I wiem, że nie wolno mówić brzydko. Dobre dziecko. A za przeproszenie będzie dobre jedzenie. Brzuszki lubią pocieszenie. No,
Rozeszli się. To fajnie, ale w takim razie my zakończymy w tym miejscu. Może tutaj też prześpimy się i pójdziemy za Jasnego dalej. No cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochani, dzieci Boże.